Na ryby z Markiem już chyba po raz dziewiąty. Dzisiaj nieco inaczej. Dzisiaj żaden szczupak, żaden leszcz, żaden karp. Dzisiaj taka piękna, mała pomorska rzeczka. Widoki, krajobrazy przecudne, cudowne wręcz. Niektórzy z Was, którzy tego nie widzieli, po prostu powinni się zachwycić wręcz. I te widoki Wam dzisiaj pokażę. Czy pokażę rybę, to nie wiem, bo to z tymi rybami to jest różnie. Ale wybieram się na zupełnie inną rybę. Już powiedziałem na wstępie, nie leszcz, nie karp, nie szczupak, ale także drapieżnik. Tylko, że inny. Zupełnie inny. Taki kropkowany. Jeśli go pokażę, to będziecie wiedzieli, o którego chodzi. A jeśli nie, no to będziecie musieli się domyślić, jaka ryba była moim dzisiejszym celem. Okaże się, czy ten cel osiągnąłem. A jeśli nawet nie, to zapewniam Was, że ten dzień będzie spędzony fajnie, bo jadę naprawdę w krainę cudowną, piękną. Prawie jak w raju. Dzisiaj gorąco, przypuszczam, że komary nie dadzą spokoju, tak mi się przynajmniej wydaje, a może nie, ale na wszelki wypadek warto się trochę zabezpieczyć, bo one właśnie atakują wtedy, kiedy człowiek ma pełne ręce roboty, kiedy coś musi tymi rękoma zrobić. Jestem już nad rzeką, która się nazywa Krąpiel. Zaraz pójdę i będę rzucał swoim spinningiem, ale tak na początek napiję się herbaty. Dlaczego herbaty na początek? A to mój taki patent. Patent na upał, gorąca herbata. Niektórym się to wyda dziwne, ale sprawdziłem to już wiele razy, że w gorące dni wypicie gorącej herbaty sprawia, że człowiek ma mniejsze pragnienie i lepiej znosi upały. Wypróbujcie, może na Was to też zadziała, na mnie działa. Ja się tylko napiję i już się biorę za robotę, bo czas ucieka, a dzień też piękny, tylko tak jak mówię, będzie upalny, będzie to trudno i przypuszczam też, że będzie przedzieranie się przez chaszcze, przez pokrzywy, ale trudno, damy radę. Thank you.
Teraz wiem, dlaczego ta rzeka jest rzeką górską. Tutaj na tych kamieniach, w tym takim rwącym potoczku, ku mojemu zdziwieniu było bardzo płytko. Za każdym razem ściągałem rośliny, dlatego zrezygnowałem z tego miejsca, aczkolwiek wydawało się na pierwszy rzut oka, że jest bardzo fajne. Idę dalej. Czego szukam? Szukam głęboczek, szukam zwalonych konarów drzew, właśnie takich miejsc jak to, chociaż to było złe. Szukam po prostu miejsc, w których woda jest zimniejsza niż ta na płociźnie. Pstrąg lubi zimną wodę. Ja muszę tą zimną wodę znaleźć, a wtedy jest nadzieja na to, że znajdę także pstrąga. Ale przeboje tu są niezłe. Góry i pagóry. Dobra, idę dalej. No i mam głęboczkę w zacienionym miejscu. Woda będzie tu chłodniejsza. Ale coś nie widać oznak pstrągowych. W ogóle ta woda, ta rzeka jest bardzo trudna. Ciężko tu do niej się dostać. Głupia mucha mi zasłoniła. Ja chyba tam miałem wyjście pstrąga za tym. Za woblerem. Nie widziałem dokładnie, bo ta cholera akurat wtedy wyleciała mi. Jejuś, to nie jest łatwe. Mało się nie wrąbałem. Jeszcze wszędobylskie pokrzywy, które mnie już tak poparzyły. Mi się zdawało, że ten strąg tam wyszedł do tej przynęty.
Oj, ciężki dzień dziś. Upał straszny. Właściwie to mogłem pomyśleć o tym i nawet dzisiaj nie jechać na pstrąga, bo wiadomo, że pstrągi w takie upały nie łowią, no ale co zrobić? Jedzie się wtedy, kiedy ma się czas, kiedy jest taka możliwość. Nie zawsze możemy sobie wybrać dogodną pogodę. Jestem poparzony przez pokrzywy. Podarłem sobie spodnie. Ale cóż, poprzedzielałem się przez chaszcze, przez różne takie dziwne rzeczy. Troszkę udało mi się dojść do wody. Trochę porzucałem. W jednym miejscu widziałem pstrąga, który coś zbierał po powierzchni wody. Niestety, mimo że obrzucałem to miejsce kilkakrotnie, brania nie było. Ale trudno, następnym razem na pstrągi to już raczej w inną porę roku. Teraz wracamy do łowienia szczupaków. One może będą już teraz dla mnie bardziej przychylne niż na początku tego sezonu. Na ryby z markiem 10 to już będzie na ryby ze szczupakami. Hej!